Dzień dobry. Jesteśmy w Urzędzie Gminy Borowa. Rozmawiamy z panem wójtem gminy Władysławem Warzejowskim w nowej sali konferencyjnej. Panie wójcie, jak doszło do tej inwestycji? Jakie ewentualnie są plany, rady, działania w tej nowej sali? Tak, rzeczywiście w tym roku żeśmy wyremontowali salę konferencyjną w Urzędzie Gminy Borowa. Ale w której odbywają się narady komisji tematycznych, sesje Rady Gminy oraz inne narady związane z funkcjonowaniem samorządu gminnego. Sala ta wymagała od dawna już remontu. No nie pamiętam, kiedy tutaj cokolwiek było robione. W tym momencie możemy powiedzieć, że po remoncie zmieniliśmy całkowicie układ sali. Został przeniesiony w inne miejsce, zupełnie stół prezydialny, tak aby wszyscy uczestniczący na radach siedzieli twarzą do stołu prezydialnego. W poprzednim układzie było to zupełnie inaczej. Trzeba było bokiem siedzieć, wykręcać głowę. To wprowadzało dodatkowe zamieszanie i chaos. Dzisiaj tego nie ma, uniknęliśmy tego problemu. Nowa sala została wyposażona w szereg nowoczesnych urządzeń. To jest nagłośnienie bardzo nowoczesne. Przygotowana jest instalacja pod klimatyzację. Klimatyzator zostanie zakupiony i zamontowany zaraz po nowym roku, jak również instalacja i miejsce na projektor do wyświetlania filmów i treści związanych z posiedzeniami, jak również miejsce na ekran automatyczny. Te urządzenia będziemy systematycznie montować, uzupełniać, tak aby zapewnić komfort na radach całego samorządu gminy Borowa. Już pierwsze posiedzenia komisji się tutaj odbyły. Sprawdziliśmy funkcjonalność sali. Z opinii radnych wiem, że sprawuje się sala bardzo dobrze, jest funkcjonalna, jest wygodna i tego żeśmy właśnie oczekiwali. Dziękuję bardzo.